O ile do 1000, a nawet 1500 da się dojść bez większej strategii czy planu, po prostu ucząc się otwarć i pułapek, to ranking 1800 często dla wielu graczy stanowi barierę nie do przejścia, bo powyżej tego rankingu trzeba umieć coś więcej. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was 7 rad, jak wbić 1800 na chess.com. Dowiesz się, jak trenować i czego unikać, by dobić do rankingu 1800 w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszam na film. Ale zanim przejdę do merytoryki, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że partnerem serii filmów edukacyjnych jest marka G2A.com, która wspiera projekt Akademii Szachowej. Link do oferty G2A.com znajdziesz w opisie do tego filmu. A teraz zapraszam już na 7 rad. Jedną z rad, która najbardziej wpłynęła na moją naukę szachów, było to, by poprawić najgorzej położoną figurę. Weźmy sobie konkretny, praktyczny przykład. Partia Ojwe Geller. Ojwe, piąty mistrz świata i późniejszy też trzeci prezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej w historii, grał w tej partii białymi z Gellerem. I my patrzymy z perspektywy Gellera, czyli czarnymi. Spójrz na szachownicę. No dobra, zastanówmy się, która figura tutaj stoi najgorzej, którą gierkę należałoby poprawić. No tak, goniec stoi nieźle, bo broni pionka, ma też możliwości wejścia potencjalnie kiedyś w przyszłości na pole h4, stoi nieźle. Wieża na d5 też nieźle, bo broni pionka, ma też potencjał po piątej linii. Hetman patrzy, spogląda na pionka e2, tak by można sobie zadać pytanie, okej, no to która figura stoi najgorzej w tej pozycji? Jak się tak chwilę zastanowimy, co byśmy chcieli w tej pozycji osiągnąć, to my byśmy chcieli czarnymi pionkami, zapewne pionkami H i G, przygotować marsz, na przykład H6, G5, otworzyć pozycję i zaatakować białego króla. Ale żeby to zrobić, najpierw musimy się do tego odpowiednio przygotować. Bo jeżeli w tej pozycji byśmy zaczęli grać H6, G5, no to nasz król byłby bardzo słaby. I okazuje się, że najlepszym planem dla czarnych w tej pozycji jest marsz czarnym królem. I tak też zagrał w tej pozycji Geller, ponieważ zagrał król f7, a następnie przemaszerował królem aż na pole b8, ponieważ okazało się, że tutaj król jest dużo bardziej bezpieczny niż na polu g7, co jest dosyć naturalne. A następnie przygotował atak na skrzydle królewskim i go skutecznie wyegzekwował, wygrywając partię o w ten sposób, ponieważ tutaj jest podwójne uderzenie. Ta zasada często jest nazywana zasadą Makagonowa, natomiast ja usłyszałem ją od arcymistrza litewskiego Widmantasa Maliszauskasa. I co ciekawe, wykorzystałem to w partii z nim. Pamiętam tą partię bardzo dobrze, bo słuchajcie, w tej pozycji grałem białymi. To był rok 2012, ponad 11 lat temu, w trakcie Międzynarodowych Mistrzostw Gdańska. Ja grałem tutaj białymi, zobaczcie, zagrałem właśnie gońcem na A3, spoglądam na pionka E7. Pozycja jest delikatnie lepsza dla czarnych. No i teraz Maliszka tak zwany zagrał królem na F8. Nie był to najlepszy ruch, bo według komputera lepsze było wieża D7. Co ciekawe, dosłownie dzień wcześniej grałem też w symultanie z Maliszauskasem i grałem wtedy czarnymi. Zagrałem wariant Najdorfa i z nim wygrałem. Więc teraz powiedzmy swego rodzaju rewanż. I w tej pozycji zacząłem się zastanawiać, która moja bierka jest najgorzej położona. Tak spojrzałem i pomyślałem. Wieża na E4 jest może nie wybitna, ale broni pionka. Goniec A3 spogląda na pionka E7, to jest niezłe. Wieża z A1 broni pionka na A2, co w tej chwili jest bardzo ważne. I co? Przypomniałem sobie wtedy partię Ojwe Geller, marsz królem. I zagrałem w tej pozycji król F1. Najlepszy ruch w tej pozycji. Zobaczcie, co się wydarzyło. Wieża AD8, bardzo naturalny ruch, najlepszy też według komputera. Maliszauska złączył wieżę. I ja w tym momencie zagrałem wieżą na E2, żeby zaproponować wymianę wież. No bo oczywiście po wymianie wież, jeżeli by nastąpiła wymiana wież, no to jest bardzo okej, bo w zasadzie aktywizuje sobie króla za darmo i pozycja jest już mocno remisowa. Natomiast, żeby była jasność, oczywiście Maliszauskas nie zbił tutaj na E2, tylko zagrał z tej pozycji skoczek E6, co nie jest najlepszym ruchem, co więcej komputer daje tutaj znak zapytania, oceniając ten ruch jako słaby, ale wciąż według komputera jest to pozycja równa z delikatnym wskazaniem na czarno. No i zacząłem się teraz zastanawiać. Po raz kolejny zadałem sobie pytanie, która moja bierka jest najgorzej położona? No i tak patrzę sobie, myślę. Ten goniec pola A3 co prawda spogląda na pionka E7, ale poza tym nic nie robi. Fajnie byłoby go zaktywizować. Na przykład goniec C1, goniec E3. W ten sposób, żeby patrzył na pionka A7. Dlatego też najpierw wymieniłem wieżę na D2, bo jak jesteś w gorszej pozycji i się bronisz, to wymieniaj bierki. Jest łatwiej się zazwyczaj bronić, jak jest mniej materiału na szachownicy. I po wieżę D2 zagrałem goniec na pole C1. Dlaczego tak? Ano dlatego, że gdyby nastąpiło wieża C2, to mam ruch goniec E3, a następnie
król E1, król D1 i ta wieża ma pewne kłopoty. Mali Saskas to widział, dlatego zagrał wieżą na D7, no i ja teraz zagrałem goniec E3, ustawiając pozycję równą, tam delikatna przewaga czarnych, ale tak naprawdę od tego momentu już czułem, że jest bardzo duża szansa, że te partie zremisuje. Zresztą po kolejnych ruchach, które jak zobaczycie tutaj się wydarzyły i wymianach, doszliśmy do tej pozycji, zagrałem goniec B6, zaproponowałem remis, na który Mali Saskas się zgodził. Ucieszyłem się, bo to na tamten moment to było bardzo duże wydarzenie w moim życiu. Zremisowałem w partii klasycznej z arcymistrzem litewskim. Także pamiętajcie, ta zasada może wam przynieść remis w partii klasycznej z arcymistrzem, tak jak mi pomogła w partii z arcymistrzem Mali Saskasem. Wielu trenerów uczy debiutów. Co więcej, powstaje masakrycznie wiele filmików o gambitach, pułapkach szachowych. Ja też do tego przykładam rękę, bo sam wiele nagrywam. Jednocześnie często zapominanym akcentem są końcówki. I spójrzmy sobie tutaj na klasyczny przykład. Partia Alireza Firuzja kontra Magnus Carlsen, czyli według wielu najsilniejszy szachista wszechczasów i 16 mistrz świata w szachach. W tej pozycji Magnus Carlsen ma pionka więcej, ale to jest pozycja remisowa, ponieważ występuje tak zwana opozycja. No ale Carlsen próbuje i gra królem na D6. To jest partia z 2020 roku z turnieju w Stavanger. I co w tej chwili zrobił Alireza Firuzja? Zagrał królem na C3 i po król C5 się poddał. Dlaczego? Ano dlatego, że niezależnie od tego, jakie ruchy będzie grał, to po prostu tutaj Magnus Carlsen przechodzi, zdobywa pionka i wygrywa. A co powinien był zagrać Firuzja w tej pozycji? Powinien był zagrać król D2 i utrzymać tak zwaną oddaloną opozycję. Po król C5 podejść królem na C3 i trzymać króla tutaj w opozycji. Motyw bardzo prosty, często pokazywany na pierwszych lekcjach związanych z końcówkami na lekcjach szachowych dla początkujących, ale jak widać nawet taki zawodnik jak Firuzja potrafił się tutaj pomylić. I warto o tym pamiętać, że końcówki to jest obszar, który wielu zawodników zaniedbuje i ja to w pewnym sensie rozumiem, bo te końcówki na początku przygody z szachami nie mają aż takiego znaczenia. Ale jeżeli chcesz bić 1800, to już końcówki wypada znać. I nie mówię tutaj o matowaniu królem i wieżą, hetmanem, królem czy dwoma gońcami, tylko znacznie, znacznie więcej. Jest bardzo wiele tematów w końcówkach, które trzeba znać. Jeżeli jest jakiś temat, który was szczególnie interesuje, to napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Częstym błędem wśród średnio zaawansowanych jest niedokładne liczenie wariantów. Co ciekawe, nawet najlepsi szachiści świata mylą się w tym aspekcie. Spójrzmy na przykład. Gramy czarnymi jak Garry Kasparow. 1996 rok, Genewa, partia blitzowa z Vishim Anandem. W tej pozycji według komputera czarne mają ogromną przewagę. Wystarczy zrobić roszadę na przykład, nawet zagrać F5, skoczek E3, jest wiele różnych możliwości. Ale Kasparow popełnia tutaj ogromną gafę. Co robi? Zagrał hetmanem na E3 i stąd pochodzi jego słynna reakcja. Ponieważ teraz Anand zagrał hetmanem na G4 i okazuje się, że hetman jest w potrzasku, bo wisi też wieża na polu C8. I ta niedokładność w liczeniu wariantów sprawiła, że Kasparow tę partię finalnie przegrał po kolejnych ruchach, zresztą tutaj przewinę do końca partię, wisi, doprowadził do sytuacji, gdzie powstał motyw matowy na polu G7. Dlatego bardzo ważne jest to, by dokładnie liczyć warianty. Inną, bardziej podstawową, ale ważną kwestią jest to, żeby odpowiednio kalkulować nie tylko materialnie, ale też pozycyjnie swoje wymiany. Spójrz na szachownicę, grasz białymi. Przyjmijmy, że w tej pozycji czarne zagrają teraz z pionkiem na H6. I co ty teraz powinieneś zrobić w tej pozycji? Cofnę się po prostu skoczkiem na F3 grzecznie. Ale wielu początkujących i pewnie też część średnio zaawansowanych bije teraz skoczkiem na F7, co jest ogromnym błędem. Bo mimo, że wymiana jest teoretycznie równa, bo 3 plus 3 punkty za gońca i skoczka versus 5 za wieżę i pionek za 1 punkt, czyli 6 za 6, ale nie, w tym przypadku 6 nie równa się 6, dlatego, że dwie bierki lekkie, czyli skoczek i goniec za wieżę w tym przypadku i pionka są dużo bardziej mobilne i łatwo jest tutaj czarnymi zrobić przewagę. Zresztą zobacz, jaka jest ocena komputera. Minus 2. Dlatego warto też spojrzeć na dalsze konsekwencje, a nie tylko na to, czy to się zgadza punktowo. Pewnie słyszeliście, że goniec jest lepszy od skoczka i często jest to prawda, ale są wyjątkowe sytuacje, kiedy to skoczek jest lepszy od gońca. W szczególności wtedy, gdy mamy do czynienia z tak zwaną zamkniętą pozycją, czyli kiedy pionki na przykład są
wyblokowane. Spójrz na szachownicę, grasz białymi. Oczywiście w tej pozycji możesz zbić skoczkiem gońca na B7, bo w końcu przecież mówią, że goniec jest lepszy od skoczka, no to zbiję sobie skoczkiem gońca. Ale wtedy forsownie przechodzisz do remisowej końcówki, bo jak tutaj nawet wskazuje komputer, jest 0-0, a to oznacza, że pozycja jest po prostu remisowa. Jeśli jednak jesteś mądrym widzem i aspirujesz do tego, żeby mieć 1800, to w tej pozycji nie bijesz skoczkiem gońca na B7, bo masz pełną dominację. Zobacz, to jest tak zwany francuski goniec. Francuski od obrony francuskiej. Taki wyblokowany. Oczywiście gracze, którzy grywają obronę francuską, nie chcą mieć takiego gońca i robią wszystko, żeby ten goniec był bardziej aktywny. No to jest taki, nazwijmy to, dramat. On no, nie ma szans wrócić do gry. Wystarczy tak naprawdę w tej pozycji, że po pierwsze, można zagrać skoczek D7 i po króle C7 przejść skoczkiem na F6, po H5 przejść sobie królem i tutaj przewędrować przez pole G5 na H6, G7 i po prostu się przyczaić na pionki. Więc tutaj jest wiele możliwości na z wygraną, natomiast najważniejsze jest to, żeby w tej pozycji przypadkiem nie zbić gońca na B7. Spójrzmy jeszcze na jeden przykład. W momencie, gdy grasz czarnymi w tej pozycji, to jest struktura z obrony sycylijskiej, wariant Najdorfa. Niekiedy taką możesz spotkać w wariancie Najdorfa. I co tutaj się dzieje? Ano, masz słabego gońca z pola E7. Co prawda on broni pionka D6, ale poza tym nie ma zbyt wielu funkcji. Jaki jest najlepszy ruch dla czarnych? Ano, trzeba teraz zagrać gońcem z E7 na G5, związać tego skoczka z pola F2. I zobacz, co się dzieje. Przyjmijmy, że białe teraz grają królem na F2, żeby pobronić skoczka z pola E3. My gramy król F8 i białe grają wieżą na D1. Co robisz w tym momencie? Bijesz gońcem z G5 na E3, wymieniasz słabego gońca za dobrego skoczka. Dlaczego ten skoczek był dobry? Ano dlatego, że kontrolował pola D5, F5, C4, też no masę funkcji spełniał, był dużo lepszy od naszego gońca. Dlatego wymieniamy go, gramy król E7 i komputer pokazuje 0-0-0. Tam delikatna przewaga białych, ale to nie ma znaczenia, bo w tej pozycji obiektywnie jest po prostu remis. Wiadomo, jest jeszcze tutaj wiele gry, ale to jest przykład na to, że czasem warto dać gońca za skoczka po to, by dostać równą, solidną pozycję. Bo gdybyśmy nie wymienili, czyli w tym momencie na przykład zagrali, dajmy na to, król E8, to po skoczek D5 mamy ogromne problemy, bo zobacz, co się dzieje. Nasz goniec jest dead, a skoczek dominuje nad naszym gońcem. I nawet jeżeli teraz zagramy goniec G5, to po wieża D1 mamy ogromny problem z pionkiem D6. Król sobie za chwilę podejdzie, przejdzie na przykład na pole C2 i będzie nam stawiać ogromne wyzwania do końca partii. I tak naprawdę do końca partii będziemy walczyć o to, żeby tego pionka z D6 nie stracić, a nasz goniec G5 jest najzwyczajniej w świecie po prostu słaby. W dobie popularności pułapek debiutowych, takich jak na przykład w gambicie Englunda, który powstaje po ruchach D4, E5, DE5, skoczek C6, no jest taka pokusa, by grać na te pułapki. No ale jeżeli białe nie wpadną w pułapki, zagrają po prostu skoczek C3, no to się okazuje, że pogoniec B4, wieża B1, hetman A3, skoczek D5 i przewaga białych jest prawie plus 2. To jest częsty błąd, średnio zaawansowany. I mimo, że ja też nagrywałem tutaj na kanał i regularnie nagrywam różne pułapki na shortsy i w różnej formule tutaj je publikuję, ale chcę podkreślić, że jeżeli chcecie wejść na poziom 1800 na czeskom, to należy mocno ograniczyć granie tego typu gambitów, lewizn, jakichś pułapek i tak dalej. Trzeba zacząć grać bardziej solidne otwarcia, na przykład po D4 można grać D5, można grać skoczek F6 i po C4 na przykład próbować obronę Grunfelda, chociaż ona jest dosyć wymagająca. Można, jeżeli wolisz grać agresywne szachy, goniec G7, choć to trochę podejrzane, ale dużo bardziej solidne niż gambit Englunda. Albo można grać na przykład Nimso Indian, to znaczy D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4. To jest złożony strategicznie debiut, ale na poziomie 1800 no już trzeba trochę tej teorii znać, trzeba popracować. Telewizny, jeżeli ktoś z Twoich oponentek będzie znać, no to łatwo Cię po prostu pokona. Ważną kwestią jest też to, że wśród moich uczniów, którzy mają około rankingu 1500-1600 i aspirują do bycia 1800, obserwuję, że zbyt mało analizują swoje partie. Weźmy za przykład moją partię z Bartkiem Rudeckim, Xtentacion. Ja mam z nim dosyć średnio korzystny bilans, ale weźmy moją partię, którą wygrałem. To, że wygrałem partię z Bartkiem w trakcie turnieju streamerów szachowych w czerwcu, to jest jedna kwestia, ale druga, moim zdaniem dużo ważniejsze jest to, żeby przeanalizować partię. Bo zobaczcie, to była partia blica.
Bartek 4 sekundy, ja 37. No i Bartek zagrał teraz goniec D4, wydaje się dosyć naturalny ruch, ale jak się okazuje, przegrywający. Ja zagrałem, też wydawałoby się dosyć naturalny ruch F6, ale to było ogromne przeoczenie, bo okazuje się, że na przykład po ruchu B7 w tej chwili Bartek mógł uratować remis, bo następuje H5 i gramy pozycję, która jest po prostu do zaparcia, zresztą silnik to wskazuje. Na moje szczęście Bartek nie znalazł tego ruchu i zagrał G4, a następnie po kilku kolejnych ruchach po prostu doprowadziłem do pozycji, która, jak widzicie, znowu było wiele ups and downs, ale finalnie udało mi się tę partię wygrać. No oczywiście to jest blitz, więc tutaj wiele się mogło wydarzyć, trochę random move generator. Natomiast finalnie partię wygrałem. Bardzo ważna jest jednak analiza, bo Bartek tutaj zagrał król D4, co jest błędem, jak komputer wskazuje, a ja na to odpowiedziałem też błędnie, bo zagrałem goniec B2. Okazuje się, że tutaj trzeba zagrać król D7 i po goniec F8 przejść na pole E6 od tej strony. W tej pozycji należało zagrać goniec B2, żeby odciąć gońca z F8 od gry, bo okazuje się, że ten goniec nie ma jak wrócić i partia jest wygrana. Pokazuję wam tą partię nie po to, żeby się pochwalić wygraną z Bartkiem, bo tak jak mówię, mam ciut niekorzystny, mówiąc delikatnie, bilans w partiach z Bartkiem, ale akurat tę partię wygrałem i mówię wam to po to, dlatego, że podchodzę z pokorą, nawet do partii, które wygrywam, a powiem więcej, szczególnie do partii, które wygrywam i staram się znajdywać w nich też lekcje, które można wyciągnąć. I to jest rzecz, którą wam bardzo polecam. Sprawdzać zwycięskie partie. Nie tylko te, które, w których przegrywacie, bo to akurat robimy dosyć automatycznie, ale też te, w których wygrywamy, bo może się okazać, że w nich jest jeszcze większa wartość do wyciągnięcia, tak jak na przykład w tej końcówce. Bardzo bolesne są porażki na czas. W szczególności wtedy, gdy mamy wygraną pozycję, albo na przykład pozycję remisową z zawodnikiem, który ma dużo wyższy od nas ranking. Tak było też w mojej partii, grałem z GM-em ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, mam 4 sekundy, on ma 16. No i w tej pozycji zagrałem bardzo dobrze, bo goniec H6 i po wymianach doszliśmy do tej pozycji, gdzie złapałem opozycję. No i tutaj GM, mimo tego, że zaproponowałem remis, trochę w sposób no mało kulturalny mnie, że tak powiem, wyblicował, no bo wyczasował mnie po prostu. Natomiast zmierzam do tego, że nie chcę zrzucać odpowiedzialności na GM-a za to, że nie przyjął remisu, że nie się tego remisu. Ja to rozumiem. Natomiast bardziej mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, że takie sytuacje, kiedy macie dobre pozycje, wygrane lub pozycje remisowe, ale nie macie czasu, zdarzają się. U mnie również. Jak widzicie, ja przez to przegrałem z GM-em. To bardzo boli. Mimo, że to blitz na czeskomie. Warto kontrolować czas. I starajcie się w trakcie partii lepiej nim zarządzać, bo niestety, jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie przegrywać takie pozycje jak ta. A to jest bardzo, bardzo bolesne, bo tego się nie da przegrać czarnymi. Wystarczy po prostu chodzić królem. Ja nawet to robiłem już na prymówach, no ale nie starczyło po prostu czasu. Także nie bądźcie jak ja, tylko lepiej dbajcie o czas, w szczególności w partiach blitza. I to już wszystko na dziś. Jeśli obejrzeliście ten film do końca, to koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, która rada była dla was najbardziej użyteczna. Z ciekawością przeczytam wasze komentarze. Szachmat, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.